Na początku marca na zaproszenie burmistrza miasta Acuto we Włoszech delegacja z Bolesławca pojechała tam z wizytą. Podczas spotkania prezydent Bolesławca, burmistrz Acuto oraz burmistrz gminy Valle Corsa podpisali trójstronne porozumienie o współpracy. Nie tworzymy nowego związku, ale tworzymy taki trójczłonowy związek partnerski, bo do tej pory mieliśmy gminę partnerską Valle Corsa. Acuto włączyło się, widząc bardzo dobre rezultaty dotychczasowej współpracy partnerskiej. Dużo się działo na tej linii, bo i nasza młodzież była kilkudziesięcioosobowa grupa w Valle Corsie i u nas był tworzony był wspólny chór, była duża grupa w czasie bolesławieckiego święta ceramiki. Włoskie gminy z Bolesławcem łączy postać świętej Marii de Matias. W Valle Corsie święta Maria de Matias urodziła się, w Bolesławcu została patronką i został ten trzeci człon, to jest właśnie Acuto, czyli miasto, w którym rozpoczęła działalność. Dlatego datą, którą została wyznaczona i ustalona, był 4 marca jako dzień obchodzony w Acuto jako 180. rocznica założenia tego zgromadzenia, czyli zgromadzenia adoratorek, które później rozrosło się na cały świat. Współpracę w ramach trójstronnego porozumienia będzie widać już w bieżącym roku. Uczniowie z gimnazjum nr 3 wyjadą do Valle Corsa i Acuto z programem w języku włoskim, który obecnie przygotowują. Planowane jest także utworzenie Młodzieżowej Orkiestry Miast Partnerskich Valle Corsa i Bolesławiec, do którego może dołączyć również Acuto. W 2013 roku prawie 20-osobowa grupa mieszkańców z gminy Valle Corsa uczestniczyła w bolesławieckim święcie ceramiki. Włosi i Polacy także wspólnie koncertowali pod dyrekcją Aleksandra Samostrokowa. Tym razem nowe partnerskie miasto perfekcyjnie przygotowało się do przyjęcia polskiej delegacji. Widać było ogromne zaangażowanie wszystkich mieszkańców. Miasto ustrojone w biało-czerwonymi takimi chorągiewkami. Wjazd do miasta, wielki baner z herbem Bolesławca. Obydwa miasteczka, Valle Corsa i Acuto, wielkie plakaty, w których są trzy herby. Na uroczystości byli przedstawiciele władz regionalnych. I tak jak mówili na przykład pani prefekt, która przyjechała, rzadko przyjeżdża na takie uroczystości, ale tutaj przyjechała. Bolesławiecka delegacja zawiozła w prezencie do Valle Corsa i Acuto specjalnie zaprojektowane talerze z bolesławieckiej ceramiki oraz butelki na włoską oliwę. Przedstawiciele Acuto Bolesławiec odwiedzą podczas Dni Miasta, a delegacja z Valle Corsa szykuje się na bolesławieckie święto ceramiki.